Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Bartek Popiel i bardzo się cieszę, że oglądasz to wideo. Pokażę Ci w tym nagraniu, jak kurs Liczy się kampania wygląda od środka. Zatem cóż, nie przedłużajmy, zobaczysz, jak wyglądają moduły, jak wyglądają poszczególne lekcje, ile tych lekcji jest. Pokażę Ci również, jakie dodatkowe materiały czekają na uczestników tego kursu. Zapraszam do oglądania. To, co widzisz teraz na ekranie, to jest właśnie wideo powitalne, które czeka na uczestników, więc zachęcam, żeby przerabianie kursu rozpocząć właśnie od oglądania tego materiału. Dalej przechodzimy do takich rzeczy dodatkowych, czyli zobacz, tu od razu są do pobrania komplet map myśli. Jeżeli chcesz sobie zrobić powtórkę później z każdego modułu, z każdej lekcji, ponieważ wszystkie lekcje zostały nagrane na mapach myśli. Jeżeli widziałaś kiedykolwiek moje webinary lub szkolenia online, to wiesz, że ja robię zazwyczaj swoje kursy, wszystkie swoje materiały przygotowuję na mapach myśli. Później te mapy myśli dajemy uczestnikom kursu do pobrania, więc tutaj jednym klikiem można pobrać wszystkie mapy myśli w PDF-ie. Również są dodatkowe narzędzia do pobrania, więc również jest lista takich dodatkowych narzędzi, które ułatwiają pracę nad swoją własną kampanią. Tu również znajdziesz do pobrania listę poleconych przez nas podwykonawców, czyli jeżeli chcesz, aby ktoś Ci zrobił korekty, żeby ktoś Ci napisał teksty, żeby ktoś na przykład zmontował dla Ciebie wideo, albo żeby ktoś Ci ustawił reklamę na Facebooku, to tu znajdziesz listę polecanych podwykonawców. Możesz także pobrać wszystkie pliki, takie wszystkie pliki dodatkowe, czyli checklisty, karty pracy, spis linków, prezentacje, wszystko możesz pobrać i to wystarczy kliknąć tutaj i od razu pobierze się cała paczka. Ponadto od razu do pobrania na tej pierwszej stronie masz cały kurs w wersji audio, więc jeżeli chcesz sobie słuchać tego na przykład podczas biegania albo podczas spaceru, to również zachęcam, żeby pobrać sobie wersję audio. Oczywiście są takie lekcje, które wymagają jednak tego, żeby oglądać je na komputerze, ponieważ ja pokazuję ekran, gdzie trzeba kliknąć, więc no, pewne lekcje wymagają tego, żeby jednak również ta strona wizualna została zachowana. No i dalej mamy moduły. Modułów w kursie jest 12. Od samego początku, czyli krok po kroku od badania społeczności, poprzez napisanie oferty, co powinno się znaleźć w tej ofercie, poprzez narzędzia oraz pomysły na to, co powinno się znaleźć w tak zwanym oknie sprzedażowym. Więc jest tego naprawdę sporo i teraz pokażę Ci wybrane moduły, jak one wyglądają. Więc przejdźmy do modułu planowanie kampanii. Planowanie kampanii to jest bardzo ważny moduł, ponieważ od tego wszystko zależy, jak my dobrze zbadamy naszą społeczność, a później jak to wszystko sobie zaplanujemy, jakie mają być teksty, jakie mają być grafiki, gdzie to ma się ukazać, jakie my w ogóle mamy zasoby, czy pracujemy sami, czy pracujemy z partnerami, czy mamy podwykonawców, więc to wszystko trzeba uwzględnić na etapie planowania. Ten moduł zawiera 14 lekcji, więc no de facto mógłby być z tego nawet osobny kurs, czyli wszystko jest pokazane krok po kroku, jak dobrze zaplanować swoją kampanię, a tak jak być może znasz takie powiedzenie, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi na ringu i dokładnie tak jest. Im lepiej przygotujesz swoją kampanię, im lepiej będzie ona zaplanowana, tym później wszystko pójdzie sprawniej. Kolejny moduł to jest moduł na temat scenariuszy wideo i ten moduł ma 23 nagrania, czyli tu jest wszystko pokazane, dlaczego warto robić wideo, jakie są rodzaje tych nagrań, jakie są rodzaje scenariuszy, jak sobie poradzić z kwestiami technicznymi, jakie są podejścia do nagrywania materiału wideo, że jest podejście procesowe, jest też podejście liniowe, są pokazane scenariusze, co dokładnie się powinno znaleźć w tych materiałach wideo, jakie są ważne elementy, jak utrzymać uwagę odbiorcy na naszym materiale wideo oraz są także analizy, czyli są analizy materiałów z moich kampanii, ale nie tylko z moich, więc jest też jeden materiał gościnny, gdzie ja rozbieram poszczególne wideo krok po kroku, dokładnie minuta po minucie i mówię, co ja tam mówię, dlaczego ja to powiedziałem, dlaczego tu się zmienia kamera, dlaczego tu jest zbliżenie, a czemu tu jest taka przebitka, wszystko jest tam wytłumaczone, więc mniemam, że jak się z tym zapoznasz, to Twoje materiały będą naprawdę bardzo dobrze zrobione, no i przyspieszy to również proces produkcji Twoich materiałów do kampanii, które będziesz robić. Dalej kolejny moduł to jest moduł jak robić webinary, ponieważ zazwyczaj kampanię okienko sprzedażowe otwieramy szkoleniem online. Bardzo polecam to robić, ponieważ to naprawdę bardzo fajnie działa. I również w tym module mamy 19 lekcji. Lekcje trwają tak od 15 do 20 minut, tak? Między 15 a 20 minut zazwyczaj celowałem właśnie w to, żeby każda lekcja miała 15 minut. Więc tutaj dowiesz się, dlaczego właśnie webinar, jakie są kluczowe punkty, jak się przygotować, jak zrobić ciekawą prezentację, jakie są ważne elementy, jak powinien przebiegać webinar, tak? Jak powinien przebiegać webinar, jak przejść do tej części sprzedażowej, no i później są też analizy webinarów, więc również pokazuję, jest nagranie z webinaru i również omawiam, co ja tam powiedziałem, dlaczego to powiedziałem, jak to wszystko wygląda. Ponadto na tym etapie jest dodany taki mini kurs z obsługi takiego programu jak OBS. To jest bezpłatne narzędzie, za pomocą którego możesz robić stream albo właśnie
na Facebooku albo na YouTubie, tak? I bardzo polecam to narzędzie, ono jest dosyć rozbudowane, ale jego obsługa wcale nie jest taka trudna. Te materiały dodatkowe nagrała dla nas Agata Nesteruk, która ma to narzędzie naprawdę w jednym paluszku i zgodziła się nagrać dodatkowe lekcje na temat tego oprogramowania. Ok, kolejna rzecz, kolejny moduł to jest moduł na temat pisania oferty i tutaj mamy 15 lekcji, czyli właśnie jest dokładnie wytłumaczone, jakie elementy powinna mieć dobra oferta sprzedażowa, co tam się powinno znaleźć i każdy z tych elementów jest szczegółowo omówiony. Ponadto na końcu również jest analiza dwóch ofert, tak? Więc mniemam, że te materiały pomogą Ci stworzyć bardzo dobrą ofertę sprzedażową. Dalej mamy spis lekcji, czyli zobacz, tak wyglądają wszystkie lekcje, czyli tu mamy wstęp. Wszystkich lekcji w kursie jest 132. I to się wydaje, że jest dużo. Całego materiału to jest 25 godzin, no więc dosyć sporo, ale tak naprawdę kwestia jest tego, że ty nie musisz przerabiać wszystkiego od początku do końca, ponieważ jeżeli już jesteś na jakimś etapie zaawansowania i na przykład chcesz szybko zmonetyzować, chcesz, żeby ten kurs szybko ci się zwrócił, no to od razu możesz zaraz po zalogowaniu się sprawdzić sobie moduł, jak przyciągnąć ludzi na webinar, jak zrobić swój pierwszy webinar i na tym pierwszym webinarze możesz wykonać sprzedaż albo przedsprzedaż, czyli produktu nawet nie musisz jeszcze mieć, możesz wykonać przedsprzedaż, a później się zajmiesz produkcją kursu czy e-booka, a już to będzie zmonetyzowane, a przy okazji kurs liczy się kampania i już Ci się zwróci, już wyjdziesz co najmniej na zero, o ile nie zwróci się powielokroć, tak, bo często tak się zdarza. Więc tak wyglądają wszystkie lekcje. Jest tego naprawdę, naprawdę sporo, czyli tak jak widzisz, mamy wstęp, później jest moduł badanie społeczności, dalej jest planowanie kampanii, następny moduł to jest scenariusze i analiza wideo, no i tu jest sporo tych lekcji, dalej jest harmonogram kampanii, czyli jak sobie to wszystko poustawiać i za pomocą jakich narzędzi, dalej mamy, i tu jest dalej jeszcze a propos harmonogramu, czyli jak mieć strukturę plików ułożoną i tak dalej, i tak dalej. Kolejny moduł to jest Twój Dream Team, czyli jakie są role do obsadzenia, co należy oddelegować, jak robić sobie narady, jak się komunikować z zespołem, ale oczywiście to nie jest tak, że Ty do kampanii od razu potrzebujesz nie wiadomo jakiego zespołu, ponieważ ja swoje pierwsze kampanie przygotowywałem sam, w pojedynkę i tak też da się to zrobić. Dalej kolejna lekcja, kolejny moduł to jest współpraca z partnerami. Gdybyś chciał zrobić większą kampanię, współpracować z partnerami, mieć program afiliacyjny, to również tutaj pokazuję, jak można to przygotować i na co trzeba uważać. No i kolejne moduły to są właśnie jak robić webinary, następny moduł jak przyciągnąć publiczność na ten webinar, no i dalej to jest moduł na temat pisania oferty. Kolejny moduł narzędzia, czyli przydatne narzędzia w kampanii oraz okno sprzedażowe, pomysły na okno sprzedażowe. No więc tak to wygląda. Pokażę Ci jeszcze, jak wygląda poszczególna lekcja. Tu mamy taką lekcję na temat tego, jak utrzymać uwagę odbiorcy. Ja się tu zminimalizuję i włączę. Tu będzie wyciszone. Ja Ci tylko chcę to pokazać od strony wizualnej. Czyli tak, zaczyna się intro. Troszeczkę to damy do góry, zaczyna się intro i później przechodzimy do poszczególnej lekcji. I widzisz, od razu jest mapa myśli i tu te mapy myśli, tak jak powiedziałem na samym początku, one wszystkie są do pobrania, więc wszystkie mapy myśli, takie już rozwinięte, są do pobrania w formacie PDF, ale również można je sobie zaimportować. No i teraz zobacz, jak wygląda ta lekcja na temat utrzymania uwagi. Ja pokazuję poszczególne moduły, czyli na przykład, że są slajdy, ale też zawsze są pokazane przykłady. Czyli są przebitki, o tak jak tutaj widzisz, są przebitki z jakichś webinarów, z jakichś szkoleń online, które robiłem, więc też pokazuję, jak to powinno wyglądać wizualnie, żeby to wyglądało ładnie i schludnie. Dalej mamy na przykład zmiana kadrów i zbliżenia i też masz to pokazane, jak to powinno wyglądać, czy kręcić na jedną kamerę, czy na dwie kamery, co to daje, dlaczego warto to robić, dlaczego taka dynamika materiału jest dość istotna dla odbiorcy. Więc to wszystko masz pokazane na przykładach. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja się staram, żeby te materiały były naprawdę szczegółowo, żeby tłumaczyły wszystko krok po kroku, za rączkę, więc są konkretne przykłady, żebyś wiedział, jak to zrobić. No i jest całe spektrum różnego rodzaju. Tak jak widzisz, to akurat pokazuje, w jaki sposób można utrzymać uwagę odbiorcy pisząc na tablicy, bo ludzie też są ciekawi, co ty tam będziesz pisał, tak? Więc tak wyglądają poszczególne lekcje, tak to jest nagrane. Czyli zazwyczaj ja jestem właśnie, tak jak nawet teraz oglądamy, mamy taką małą incepcję, tak? Ale zazwyczaj ja jestem w prawym dolnym rogu, a na całym ekranie jest mapa myśli, no i oczywiście wszystko jeszcze jest okraszone przebitkami. No więc tak wygląda kurs od środka. Dobrze, teraz jeszcze Ci pokażę, jak wyglądają materiały dodatkowe dla uczestników. Czyli na przykład, tak wyglądają materiały PDF, ale zaczniemy od tego. Czyli zobacz, to jest na przykład lista zadań do modułu czwartego, scenariusze i analiza wideo. I tu są pytania, które należy sobie uzupełnić. Tu mamy takie etapy, czyli na przykład do każdego z problemów określ, przez jakie 10 etapów musi przejść Twój klient, żeby uzyskać pożądany efekt.
efekt. No i tu sobie wypisujemy te kroki, więc tu są poszczególne pytania, karty pracy. No jak to wszystko wypełnisz, to później o wiele łatwiej będzie Ci stworzyć Twój materiał wideo, żeby on był dobry, żeby on był ciekawy, żeby on przyciągał taką publiczność, jaką Ty chcesz przyciągnąć właśnie do tych materiałów, tak? Więc tu masz też później wypisane to, co też mówi, to, co było pokazane w tej lekcji przykładowej. Obejrzyj nagranie o metodach utrzymania uwagi i wybierz te, które wykorzystasz w swoich materiałach. No i tutaj zaznaczamy takimi ptaszkami, co my chcemy mieć w swoim materiale wideo, a czego mieć nie chcemy, tak? Naprawdę, jak dobrze to przygotujemy, to później praca nad materiałami będzie szła o wiele sprawniej. Później tu mamy checklisty różnego rodzaju, tu jest akurat checklista do repozytorium zasobów, czyli zaznaczasz sobie, z jakich zasobów będziesz korzystał przy kampanii, a z jakich nie. Dalej, wstępne planowanie kampanii, czyli tutaj też trzeba określić się, czy mamy program do zarządzania projektami, czy mamy zdefiniowaną grupę docelową. Jeśli nie, no to trzeba wrócić do tych materiałów i zrobić to wszystko, żeby te fundamenty były naprawdę silne. Dalej tu jest też kolejna checklista a propos badania społeczności. Tu jest mapa myśli. No właśnie, to jest mapa myśli, o której mówiłem. Czyli wszystkie mapy myśli do pobrania w PDF-ie wyglądają właśnie w ten sposób, tak? Czyli można sobie to pobrać i później zrobić sobie z tego szybką powtórkę. Jeżeli chcesz coś znaleźć, do czegoś wrócić, to nie trzeba przeglądać wszystkich lekcji znowu, tylko wystarczy przejrzeć mapę myśli i tutaj znajdziesz wszystko, co ja mówiłem, plus wszystkie linki. Wszystko tu się znajduje. Dalej kolejna rzecz, to jest na przykład takie ciekawostki, które dodaliśmy też do kursu. To jest na przykład, co Ci się przyda na sesję fotograficzną, ponieważ do kampanii będziesz potrzebować dużo zdjęć takich, wiesz, że pokazujesz ręce w prawo, ręce w lewo, że jesteś tam zamyślony, smutny, wesoły, radosny, że trzymasz różnego rodzaju rekwizyty, więc jest tu wszystko wypisane, jak to powinno wyglądać, plus jakie rekwizyty warto mieć. Pokażę Ci taką przykładową sesję i na przykład zobacz, tu są zdjęcia, które zrobił dla nas fotograf. O, i zobacz, no, czyli tu jest zegar ustawiony na przykład na czwartą, tu jest tak pokazany, tak, no i widzisz, że jestem w szoku, że jestem szczęśliwy, że jestem radosny, więc tych zdjęć trzeba mieć naprawdę dużo. No i oczywiście później się robi selekcję, niektóre się przydadzą, ale naprawdę warto mieć tego dużo, więc masz całą listę pomysłów, jakie zdjęcia warto mieć przygotowane, tak, czyli na przykład takie zdjęcie Ci się przyda, a tu później możemy dodać jakieś pudło, że się o to opierasz, albo okładka Twojej książki, no cokolwiek, tak, warto mieć taką sesję przygotowaną. Pokażę Ci jeszcze inne zdjęcia i na przykład też były w nieco innym ubiorze. O, i tu jest akurat szare tło. No i dostajesz pełną listę, czyli pełna lista jest dla uczestników przygotowana, żeby oni mogli również sobie z tego skorzystać. Naprawdę bardzo, bardzo to później ułatwia pracę. Już wiesz, jak wygląda kurs Liczy się kampania od środka, także zapraszam Cię serdecznie na stronę liczysiekampania.pl. Przeczytaj sobie ofertę i jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam Cię na pokład kursu. Myślę, że to będzie naprawdę wspaniała przygoda. No i nie mogę się doczekać Twoich wyników, nie mogę się doczekać, aż od Ciebie też dostanę takie wiadomości, jak dostałem od innych uczestników, bo tak jak widzisz tutaj piszą nasi kursanci, jakie zrobili wyniki w poszczególnych kampaniach, więc no nie mogę się doczekać, aż otrzymam od Ciebie informacji, jak poszła Tobie Twoja kampania, jaki rezultat uzyskałaś. Także serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz, to również możesz sobie wejść na stronę liczysiekampania.pl/opinie, tam znajdziesz dokładne opinie, co mówią uczestnicy kursu Liczy się kampania o tym kursie, jakie osiągnęli wyniki, więc wszystko znajdziesz na stronie liczysiekampania.pl/opinie, ale do tego możesz przejść sobie również z oferty, czyli tu widzisz, mamy trzy opinie i tu pod spodem jest link, czyli wejdź tutaj, aby obejrzeć i przeczytać więcej opinii. Wystarczy, że tu klikniesz i przejdziesz na tę stronę. Okej, to by było tyle. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam do kursu Liczy się kampania, ponieważ to będzie naprawdę wspaniała przygoda. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, hej!